Na program społeczno-gospodarczy Świętokrzyska Duma zaprasza prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski. Jak się nazywa miasto, w którym mieszkamy? Miasto, w którym mieszkamy, nazywa się Kielce. Lubicie to miasto? Bardzo, ja lubię, bo mama mnie urodziła z Polski. Czy w Kielcach są jakieś fajne miejsca? Kino. A jak myślicie, ile osób mieszka w Kielcach? Bardzo dużo! Bardzo dużo? No ile może mieszkać osób w Kielcach? Nieskończoność. 200 tysięcy. No super. Wiecie, jak wygląda herb Kielc? Czerwone rzeczko, korona i cyklę. A jak się nazywa rzeka, która przepływa przez Kielce? Siemica. Ta woda kiedyś, gdy ktoś ją pił, to dawała siłę. Jakie znacie drużyny z Kielc? Jakie? Vive. Jakie jeszcze drużyny znacie? Korona. Mali Kielczanie to nasza przyszłość. I kto wie, ilu i ile z nich zostanie kolejnym Bieleckim, Piasecznym, Leszkiem Drogoszem czy Edytą Herbuś. To kolejne pokolenia będą wyznaczać, w jakim kierunku będą rozwijać się Kielce, a już teraz, dzięki pracy młodych ludzi, Wojewódzki Szpital Zespolony z Kielc może wykrywać wady w sercu dziecka i innych strukturach już od 12 do 14 tygodnia ciąży. Współpraca z Kieleckim Szpitalem polegała na wydrukowaniu unikatowo w skali kraju modelu płodu dziecka, które jeszcze się nie narodziło. Model ten został wydrukowany na podstawie zdjęć z ultrasonografu, w jaki wyposażony jest nasz szpital. To zdjęcie zostało odpowiednio obrobione, a następnie wydrukowane. Dzięki temu z jednej strony matki mogą sobie empirycznie doświadczyć dotyku swojego dziecka, na przykład w momencie, gdy są one niewidome. Natomiast drugą, najważniejszą moim zdaniem sprawą jest to, że możemy uwiecznić wadę takiego dziecka. Jeżeli chodzi o wady, są one bardzo rzadkie i z jednej strony dla studentów możliwość zobaczenia tego w realnym zastosowaniu jest bardzo fajna, natomiast z drugiej strony możliwość wytłumaczenia rodzicom, na czym polega wada dziecka i zaplanowanie operacji, żeby móc to jak najlepiej zwizualizować, jest bardzo dużą wartością dodaną. Centrum Druku 3D jest miejscem, gdzie przedsiębiorcy będą mogli wykonać swój prototyp. To znaczy pierwszą sztukę modelu, nie zlecając jej do produkcji, tylko od razu na etapie projektowania móc w namacalny sposób sprawdzić wszystkie walory swojego nowego produktu. Była to potrzeba oddolna, wynikająca z potrzeb naszych lokatorów, ale nie tylko. Firmy zewnętrzne, zarówno w kraju, jak i za granicą, coraz częściej do nas zwracają się z propozycjami czy to zaprojektowania nowej usługi, nowego produktu, ale również wykonania jego prototypu. Część firm też u nas zamawia tak zwane krótkie serie. Dzisiaj jako park i laboratorium druku 3D pracujemy w technologii polimerowej. Docelowo chcemy rozwinąć jeszcze o dwie technologie, jest to żywica i spieki proszku metalu i świadczyć usługi dla klientów z kraju i z zagranicy. Jest wyposażone w najnowocześniejszą na ten moment w Polsce maszynę drukującą w technologii SLS PROX500+. Ta maszyna wyróżnia się na tle konkurencji tym, że daje nam zdecydowanie najlepszą jakość powierzchni w tej
branży, jeżeli chodzi o tą technologię. Naszej działalności tak nie widać, ale gdy wychodzę sobie do sklepu na przykład, widzę produkt, do którego drukowałem na przykład parę miesięcy wcześniej prototyp. Także to jest bardzo duża satysfakcja i cały czas jest to dla mnie na przykład fascynujące. Każdego dnia mijamy znane nam ulice, budynki, skrzyżowania i osiedla Kielc. I każdego dnia możemy zauważyć zmiany zachodzące w naszym najbliższym otoczeniu. Nowe budynki mieszkalne i usługowe, rewitalizację zabytkowych kamienic czy kolejną część drogi rowerowej. To dobrze znane nam widoki. Ale dzięki jednemu człowiekowi my i cała Polska może zobaczyć, jak piękne są Kielce widziane okiem drona. Przygoda z dronami zaczęła się 4 lata temu mniej więcej, gdy postanowiłem, że kupię sobie taką małą zabawkę, helikopter zdalnie sterowany. Normalnie w markecie, z półki sklepowej. Zainteresowało mnie to. Oczywiście spodobało mi się to. Poszedłem za ciosem, kupiłem kolejny helikopter, większy, później jeszcze większy. Generalnie 4 helikoptery miałem w swojej flocie. Niestety po pewnym czasie troszkę mi się to znudziło. A wypatrzyłem w zasadzie na internecie, że są również wielowirnikowce, bo tak to się fachowo nazywa, popularnie oczywiście nazwa dron, więc postanowiłem złożyć własnoręcznie drona. Był to 6-wirnikowiec, bardzo szybko zamontowałem na nim kamerę, bo chciałem po prostu zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym mieszkam z góry, i od tego zaczęło się taka ekspansja moja, to znaczy coraz dalej w region świętokrzyski Kielce, z racji tego, że tu pracuję i po prostu przebywam na co dzień. To jest tak, że jeśli jest fajna pogoda, jestem w fajnym miejscu, wyjmuję swojego drona i robię po prostu zdjęcia, robię oblot tak zwany, ujęcia do filmu. Tak zbieram cały sezon najfajniejsze zakątki nagrane dronem, montując później podsumowanie, ja to nazywam sezonu, jakiś film z danego albo z danego miejsca, tak jak to było w ubiegłym roku, czyli Kielce, albo ogólnie z świętokrzyskiego. Efekty mojej pracy, czyli zdjęcia i filmy wykonane za pomocą drona, można zobaczyć na stronie internetowej okiemdrona.pl, jak również na mojej stronie facebookowej, na której regularnie zamieszczam zdjęcia i filmy z najciekawszych miejsc, które uda mi się sfotografować. Muszę powiedzieć, że reakcja ludzi na filmy i zdjęcia, które pokazuję, jest bardzo, bardzo pozytywna. Sądzę to po komentarzach oczywiście, które ludzie zamieszczają na Facebooku, ale napotkałem się kilka razy z taką sytuacją, że ludzie wysyłają mi wiadomości poprzez Facebook z innych województw, żebym pomógł im jakby wybrać jakieś fajne miejsce w województwie, gdzie można mile spędzić czas. Często spotykam się z komentarzami ludzi mieszkających za granicą, a pochodzących z Kielc lub w ogóle z województwa świętokrzyskiego, którzy czują jakby troszeczkę nostalgię za tym naszym regionem czy za miastem i bardzo się cieszą, że mogą zobaczyć na moich zdjęciach, jak aktualnie wyglądają na przykład Kielce, nie wiem, Kadzielnia, na tym, gdzie teraz się znajdujemy, czy różne inne zakątki regionu. Ideą strony Okiem Drona przede wszystkim było to, aby się podzielić tymi zdjęciami i filmami z naszego regionu. Gorąco wszystkich naprawdę zapraszam spoza naszego województwa, żeby przyjechali tu. Nie wiem, poszli sobie w Góry Świętokrzyskie, czy nawet w mieście Kielce, gdzie są 2 rezerwaty, 3 nawet rezerwaty, co jest moim zdaniem niebywałe, są przeurocze miejsca. Zapraszam, żeby tu przyjechali, odwiedzili po prostu nasz piękny zakątek. Ja
Jak się okazuje, mamy w Kielcach wielu utalentowanych, zdolnych i bardzo ambitnych ludzi, których śmiało możemy określić dumą świętokrzyską. Czy my, Kielczanie, potrafimy docenić ich zasługi i szczerze podziękować im za wkład włożony w wysiłek, dzięki czemu Kielce są sławne w całej Polsce i na świecie? Z pewnością tak. I z dumą zaprezentujemy Państwu kolejnych naszych bohaterów w następnym odcinku programu Świętokrzyska Duma. Zapraszamy. Na program społeczno-gospodarczy Świętokrzyska Duma zaprosił prezydent miasta Kielce Wojciech Lubawski.